Kontynuując moje rozważania, ostatnio dużo się przewija takich rozważań, dywagacji na temat metal detektorystów w Polsce. Dużo jest bardzo złych informacji, krzywdzących. Kurczę, no i panowie, no mój taki apel, no trzeba coś w końcu z tym zrobić. No, porobiły się różne stowarzyszenia, różne grupy. Bardzo fajnie, to oczywiście jak najbardziej okej. Ale czy te grupy i te stowarzyszenia poszukiwaczy nie mogą się, kurde, do cholery jasnej dogadać ze sobą, wystosować jakieś jedno wspólne stanowisko i z tym stanowiskiem startować i ciągle atakować odpowiednie urzędy? Ja wiem, zaraz powiecie, o, tobie łatwo mówić, bo jesteś w Anglii, bo masz inaczej. No tak, zgadza się, to też jest fakt, że mi jest łatwiej mi jest o tym mówić, bo jestem w Anglii. Ale też jest inna prawda taka, że ponieważ jestem w Anglii, patrzę na to z pewnej perspektywy i widzę, i tak czuję, i tak mi się wydaje, że niewiele w tym kierunku się dzieje. Niewiele. Najgorsze jest to, że dochodzą mnie jakieś tam słuchy z różnych kanałów informacyjnych, że te grupy pomiędzy sobą się spierają o jakieś pierdoły. Są grupy, które są ustawione, że tak powiem, i mają w dupie dobro ogółu, bo oni sobie zawsze załatwią pozwolenie, bo oni mają układy, bo oni znają odpowiednich ludzi. No dobrze, fajnie, w porządku, każdy może, zgadza się. Ale czy nie można byłoby tych układów, znajomości przekierować w innym kierunku, bardziej pożytecznym dla ogółu? Można. Ja wiem, ostatnio parę rzeczy się takich dzieje w moim życiu prywatnym, związanych z Polską notabene, które potwierdzają niestety, i znowu tutaj polecą na mnie hejty, ale trudno, że świętej pamięci marszałek Piłsudski miał rację. Polska to piękny kraj. Zróbmy coś, żeby to powiedzenie w końcu przestało mieć sens. Ja myślę, że można dużo zrobić, tylko pod warunkiem, że się komuś chce. Nie wystarczy jedna osoba, to musi być grupa osób. Muszą się porozmawiać, dogadać się, wystosować wspólne stanowisko, wypracować wspólne stanowisko i wtedy dopiero atakować. Trzeba mocnymi, mądrymi argumentami zbijać takie portale, takie grupy facebookowe, jak z szuflady detektorysty, i nie wchodzić w nim pojedynczo w polemikę, bo to nie ma kompletnie sensu. Facet ma wypracowane swoje zdanie na temat nas, poszukiwaczy, i go nie zmieni. Nie zmieni go dlatego, że jest wąski w swoim światopoglądzie i jest zamknięty w swojej własnej teraźniejszości. I nie otworzymy go. Nie ma opcji. Nie ma sensu z nim dyskutować. Natomiast sens jest drążyć skałę, bo kropla drąży skałę. My jesteśmy tą kroplą. Wcale nie jest nas mało. Trzeba ciągle powtarzać. Może czasami trzeba się pucować w telewizji, w radiu czy w gazetach. Robić dobre rzeczy. Małe, ale dużo. Bo jak mówię, kropla drąży skałę. Dobra, koniec tego mądrzenia, bo na pewno mnie tutaj zjedziecie pod filmikiem wyjątkowo. Będzie to chyba najgorszy film, w sensie, że zbierze najwięcej hejtów. Ale ja naprawdę jestem całym sercem i duszą z wami, z poszukiwaczami w Polsce, żeby nie mylić. Nie jestem za tymi, którzy chodzą tylko po to, że i handlują. Nie jestem za tymi, którzy kupują metal detektor, bo myślą, że na tym zarobią albo że im się zwróci. Jeśli kupujemy metal detektor i myślimy, że nam się zwróci, no to jest złe podejście. Ja wiem, że w Polsce jest ciężko. Ja wiem o tym. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy ja żyłem w Polsce i pamiętam, dlaczego wyjechałem z Polski. I to się ciągle nie zmieniło. Ten powód, dla którego ja opuściłem Polskę, jest ciągle aktualny, mniej lub bardziej, w zależności od okoliczności. Ale jednak. Ale to nie znaczy... To nie znaczy... Znaczy, panowie, ci, którzy, kurczę,
handlują, rabują stanowiska i tak dalej. A tacy są. Być może mnie oglądają, chociaż pewnie nie, bo oni mają na to wyrąbane. Ale gdyby jednak oglądali. Tak naprawdę, panowie, jest was jakaś tam garść tych takich, którzy to robią, powiedzmy, profesjonalnie, w sensie nagminnie. I tak naprawdę psujecie, robicie smród dla wszystkich. Ja wiem, że macie to w dupie, bo dla was jest pieniądz tylko ważny. Mam nadzieję, że ten pieniądz pomoże wam kiedyś stanąć przed lustrem. I ten pieniądz będzie w stanie zasłonić to, co w nim zobaczycie. Chociaż obawiam się, że nie. Dobra, tak jak powiedziałem, kończę ten wątek, bo się nakręcam niepotrzebnie. Dla wszystkich, którzy... Wiadomość dla wszystkich, ponieważ muszę jakoś spędzić czas jadąc za kierownicą półtorej godziny. Moja córka siedzi koło mnie i się momentami podśmiechiwuje ze mnie, pod nosem. Ale wiadomość dla wszystkich, którzy... Ponieważ ciągle pytania wracają te same i ja się nie dziwię, bo to jest normalne. Ja też ciągle pytałem, jak byłem świeży, jeszcze nawet zresztą na początku tamtego roku, bo o paru rzeczach zapomniałem, bo przez tam parę miesięcy nie chodziłem z detektorem, więc mi wyleciało z głowy. Przepraszam bardzo. Więc parę rzeczy mi wyleciało, się dopytywałem. Więc dobrze, żeby było wszystkim jasne, bo niektórzy mają problem z czytaniem albo z czytaniem ze zrozumieniem. Wyjaśniam i mówię. I teraz będzie, uwaga, lekcja poglądowa. Szukanie, poszukiwania w UK są całkowicie legalne, całkowicie darmowe. Jedyne, co musisz mieć, oczywiście oprócz sprzętu, detektora, łopaty i tak dalej, musisz mieć pozwolenie terenu. W Anglii nie ma czegoś takiego jak tereny niczyje, bo już się wiele razy z tym spotkałem, że ktoś się pyta, a wiesz, takie są tam nieużytki. Nieważne. Może być nieużytek, zarośnięty trawą po szyję, na nim miejsce na śmietnik, wysypane śmiecie po sufit i nikt się po tym terenie nie kręci, a wszystko jest dostępne, pootwierane, futpaty i tak dalej. Nieważne, ten teren na 100% ma właściciela. W Anglii nie ma terenów, które byłyby bezpańskie. Nie ma takich. Nie ma terenów państwowych, jak są w Polsce. Jeśli mówimy państwowe, można by ewentualnie pod to nazewnictwo podciągnąć tereny królowej, ale one są ciągle królowe, one nie są niczyje. Dobra, czyli to, co nam potrzeba, jest nam potrzeba pozwolenie właściciela terenu na wejście. Ale co dalej? Co w momencie, kiedy coś znajdziemy? Coś sensownego, coś ważnego. Co wtedy? No cóż, wtedy to zależy od tego, co się umówiliście. Oczywiście, że w sprawach spornych przyjmowane jest tak zwane prawo zwyczajowe. Prawo zwyczajowe mówi, że znalazca razem z właścicielem ziemi danym znaleziskiem dzieli się po połowie jego wartości. Jasne, jasne, oczywiste. Oczywiście, możecie sobie sporządzić swoją własną umowę, którą podpiszecie z farmerem, na której napiszecie mu, słuchaj, jeśli znajdę coś, co będzie warte 100 tysięcy funtów, to ty dostajesz 20 tysięcy, a 80 tysięcy dostaję ja. Oczywiście na to pewnie nie pójdzie, ale możecie spróbować. Możecie się z nim umówić słownie, chociaż wiadomo, że to, co jest na papierze, jest ważniejsze, papier ma swoją wartość. Ja powiem szczerze, że nigdy takich umów nie spisywałem, raz tylko. To przez przypadek, to mniejsza o to w ogóle, kompletnie facet nie obczajał, o co chodzi. Nieważne. Aczkolwiek nie miałem jakoś do tej pory ze znaleziskami, ale wiem, że są farmerzy, którzy na przykład mówią, no nie, ale wiesz, no ja bym połowę znalezisk chciał zatrzymać, albo przynieś mi jakieś tam George i Victoria, bo mnie interesują, bo zbieram, bo coś tam, tak? Twoja wola, możesz przynieść, możesz zrezygnować z pozwolenia, tak? Pamiętajcie, żeby być w porządku w stosunku do farmera. Jeśli złapiesz jedno pozwolenie na danym terenie, no to już jesteś w domu, tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że zrobisz tego farmera sobie tam w przeciągu miesiąca, dwóch czy trzech, w zależności jak duża farma jest. Ale pójdziesz do następnego, powiesz, słuchaj, ja już chodziłem u twojego sąsiada, tego Marka tam, wiesz co ma tą dużą farmę. On mi dał pozwolenie, tam znaleźliśmy fajne rzeczy, wiesz, są duże szanse, że znajdziemy coś fajnego u ciebie. Dasz mi pozwolenie? Zawsze jest, fajniej to brzmi i wygląda, jak już masz pozwolenie, facet był z ciebie zadowolony, nie martw się. Facet nawet jak cię teraz dzisiaj nie wpuści, bo tak też może się zdarzyć,
On w niedzielę spotka się z tym farmerem. Najpóźniej w niedzielę. Pogada z nim. Się dowie, tak, faktycznie, słuchaj, ten Artur jest w porządku gość. Wszystko mi przyniósł, dołki ładnie zakopuje. W ogóle bardzo przyjemny, fajnie z nim pogadać i w ogóle nie robi, nie narobił mi syfu na polu. Możesz mu dać pozwolenie, jak masz ochotę. Wszystko w temacie. Zawsze trzeba być w porządku, pamiętajcie o tym. Dołki zasypujemy zawsze, nie zostawiamy syfu za sobą. Śmieci nie zostawiamy na polu wykopanych. Chyba, że tak farmer będzie mówił, żeby tak robić, co wątpię. Może mówić, żebyście zostawili na miedzę albo coś w tym stylu. Ale najczęściej zabieramy, tak? Nie zakopujemy śmieci i tak dalej. Bo oni się o tym dowiedzą, wcześniej czy później, wierzcie mi, naprawdę. I wtedy już jest dupa, no nie? Bo cię może wywalić z pozwolenia. Już w tym regionie możesz nie dostać pozwolenia. Trzeba być w porządku, pamiętać o tym, że to procentuje na przyszłość, naprawdę, wierzcie mi. Rozmawiajcie z farmerami, poświęcajcie dużo czasu na rozmowy. Jeśli jest tylko taka możliwość, nie gońcie na pole. Co tam jest, to już jest wasze, jeśli tylko to nie omniecie tego oczywiście. Ale rozmawiajcie z nimi, spędzajcie trochę czasu na rozmowie, zacieśniajcie kontakty. Jak skończyliście nawet daną farmę, nie było was tam 3-4 miesiące, czasami jest fajnie zajrzeć do farmera, powiedzieć, cześć, co tam u ciebie, jak leci, ocieliła ci się ta jałówka, czy coś tam, bla, bla, bla i tak dalej. Wiecie, można się po prostu, no... Trzeba utrzymać kontakty, to jest fajna sprawa, a też mówię, no farmerzy troszkę inaczej patrzą na was, tak? Także nie tylko, że przyszliście tutaj tylko, kurczę, no, złupić jego farmę. No i nie przedstawiajcie się, broń Panie Boże, przypadkiem, że jesteście Treasure Hunters, bo od razu tak na 90% według mojego rozeznania, mojego doświadczenia, mojego czucia, no to od razu macie na 90% odmowną odpowiedź. Nie szukacie skarbów. Najlepiej. Skarby nie istnieją. A jak istnieją, to w takiej ilości, że nie macie szansy znaleźć. Nie, wy chcieliście po prostu pochodzić. To fajny sport, na świeżym powietrzu. Chodzicie. A jak się trafią jakieś monetki, jakieś artefakty, to super. Ale nie robicie tego dlatego, że szukacie skarbów. Dlaczego? Dlatego, że jeśli szukasz skarbów, jesteś handlarzem, jesteś handlarzem, robisz to dla pieniędzy. Jeśli robisz dla pieniędzy, nie jesteś mile widziany. Wszystko w temacie. Oni ciągle jeszcze pamiętają tutaj, jak się ten sport zaczynał, o czym Igor Murawski często wspomina, mówi nam, że w latach tam 80. na przykład, jak się ten sport tylko rozkręcał, czy 70., bo on dosyć wcześnie zaczął być. Każdy poszukiwacz był przyjmowany z otwartymi ramionami, bo farmer myślał, że facet przyszedł do niego szukać artefaktów, dlatego że jest fanem historii. A nie dlatego, że robi pieniądze. Tu oczywiście też są ludzie, którzy tym handlują po prostu. Robią to być może w pewnym sensie zawodowo. Dla sportu, w sensie, żeby znaleźć coś, przemienić na pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie są tacy ludzie. Nie popieram, jak powiedziałem. Nie popieramy. Dobra. Mamy temat pozwolenia załatwiony. Przepraszam. Kwestia jest teraz taka, co robimy dalej, co tylko, możemy tylko i wyłącznie prywatnie chodzić, no nie, no możemy też korzystać z tak zwanych płatnych kopań, z komercyjnych kopań, mówiąc inaczej, są to digi organizowane przez jakieś prywatne osoby lub jakieś prywatne grupy założone i tak dalej, grupy detektorystów w różnych regionach. I możemy z nimi sobie pojechać kopać. Aczkolwiek tu się pojawiają pewne tematy związane z kosztami. Dlatego, że na takich digach zazwyczaj, a właściwie prawie zawsze, jest wymagana karta NCMD. Co to jest karta NCMD? A to jest taka karta, którą tam się płaci około 10 funtów za cały rok. I to jest karta, to jest takie ubezpieczenie twoje na kopanie. Co to ubezpieczenie daje? No, mówiąc kolokwialnie i oględnie i krótko, wchodzisz na pole, kopiesz, podchodzi krowa, której ty nie widzisz, nagle łopatę bierzesz, zarzucasz na ramię, ono się przestraszyła tego twojego ruchu, zrobiła manewr do tyłu, z tyłu był rów, wpadła do rowu, złamała nogę. Farmer mówi, no człowieku, no, on nie widział sytuacji, ale widzi, że krowa ma złamaną nogę. Mówi, no człowieku, no byłeś, krowa ma złamaną nogę. Ktoś musi za to zapłacić. Weterynarz nie jest tani. Wiadomo. Od tego jest karta NCMD. Wszystko w temacie.
Tak jak mówię, grupy kopiące, płatne i tak dalej wymagają posiadania karty NCMD. Właśnie na takie różne ewentualności. Zrobicie jakąś szkodę w polu, to ubezpieczenie Wam pokryje koszta, które musielibyście wyłożyć z własnej kieszeni. Wam, jak się coś stanie, też pokryje to ten. Wpadniecie w dołek, którego nie będziecie widzieli, złamiecie nogę, możecie występować o odszkodowanie. Karta NCMD, ważna rzecz, tym bardziej, że naprawdę nie jest to jakiś duży wydatek. 10 funtów, myślę, że to jest śmiech na sali. Kopania płatne zaczynają się w różnych pieniądzach. Od 10 funtów, myślę, to tak najbiedniej w tej chwili. 15 to taka średnia stawka, myślę. Aczkolwiek są i droższe, tak jak właśnie ostatnio się pojawiać będzie. W niedługim czasie, w lecie ma być deusowskie kopanie w Anglii XP. Tylko dla deusowców i ono kosztuje 50 funtów za 2 albo 3 dni, już nie pamiętam. 50 funtów za chyba 2 dni kopania. Pieniądze już niezłe, ciężkie. Kto ma deusa, może się wybrać. Kto dusi grosz w kieszeni albo uważa, że to jest za drogą, nie musi się wybierać. Ale takie są możliwości w Anglii. To jest bardzo fajna sprawa, bo nie każdy czuje się na tyle silny. Nawet Anglicy, powiem Wam, mają problem z tym, żeby iść pytać o pozwolenie na kopanie. Mam taki przypadek u mnie w mojej pracy. Pytali się mnie, no co tam, jak tam z tym metal detectingiem, więc im opowiadam. No mówi, no dobra, no ale do parku nie mogę pójść sobie pokopać. No nie, nie możesz sobie pójść pokopać. Musisz pójść do lokalnego konsilu i zdobyć pozwolenie na kopanie w parku. To nie kupuję metal detectingu. Im się nie chce chodzić szukać pozwoleń. Są tacy ludzie i oni mają zajebisty angielski. On ma taki wygląd i ma tak w sumie dosyć gadane, że on by poszedł i by to pozwolenie pewnie dostał. Żadnego problemu. Czemu nie chce iść? Nie wiem. Także mówię, że ja wiem, że nasi też są tacy, od nas nasi, w sensie my Polacy jesteśmy też tacy niektórzy, że nie chcemy iść, chodzić, szukać, pytać się, błagać o pozwolenie, no bo to tak czasami niestety też wygląda. A skoro tak, to hobby nie jest dla Was. Trzeba dużo robić samemu. Na komercyjnych kopaniach jest różnie. Bardzo dużo sajtów jest, które już były przekopane wcześniej, przeszukane, albo prywatnie przez poszczególne osoby, albo przez kluby, albo przepraszam, przez inne płatne kopania. Znajduje się coś tam na tych płatnych, oczywiście. No, są kluby, które mają bardzo dobre płatne kopania, prawie zawsze. Ale są takie, które w zasadzie mają dobre kopanie 1 na 10. Zanim się zorientujesz, które jest które, co i jak, no to mija trochę czasu, tak? Zachęcam wszystkich do dołączenia się do Thesaurusa, do największego klubu zrzeszającego polskich poszukiwaczy w United Kingdom. Przyłączenia się do nas. Zasięgniecie tutaj wiele informacji. Być może znajdziecie sobie towarzysza i kompana do wykopków. Chyba to wszystko na temat kopania w Anglii. Proste. Znajdujesz coś, zgłaszasz to do bazy PAS, do swojego lokalnego FLO, którego możesz znaleźć, dowiedzieć się, jak się do niego z nim skontaktować. Możesz się dowiedzieć na zasadzie takiej, że możesz wejść na nasze forum, a możesz po prostu sobie wpisać to w wyszukiwarkę i też znajdziesz kontakt do swojego FLO. Zawozisz znajdki, które znalazłeś. On patrzy, co jest warte zainteresowania, robi zdjęcia. Większość rzeczy w zasadzie Ci pewnie odda, ale niektóre, które będzie uważał za bardzo cenne i warte uwagi tego, że być może się powinno znaleźć w muzeum, zatrzyma do czasu, aż muzeum odpowie, czy chce taką rzecz, czy nie. Wszystko jest proste, nieskomplikowane, nikt się nie gania po polu. Przestrzegam wszystkich polskich poszukiwaczy przed chodzeniem na dziko. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłem w tym roku i pod koniec poprzedniego już zresztą bardzo dużą aktywność policji w jeżdżeniu po teoretycznie opustoszałych terenach. Wychodzą z radiowozu, pytają się, a ktoś ty? A no taki, taki. A co tu robisz? A no chodzę z metaldetektorem. A masz pozwolenie? A mam. A gdzie farmer mieszka? No tam i tam. I on, zanim dojedzie tam, sprawdzi, do kogo należy to terytorium, na którym ty teoretycznie nie jesteś, pojedzie do właściwego farmera i się zapyta. Widziałem tam takiego gościa, taki dziwny, z brodą, w czapeczce moro, w brytyjskim moro,
łazi po polu i kopie. Dałeś mu pozwolenie? Tak, tak, spoko, dałem mu pozwolenie. Wszystko załatwione. Naprawdę chodzą, jeżdżą i się pytają. Jest duże parcie na hałk, na tych, na nielegalnie chodzących. Lepiej być w porządku. Nie jest fajnie chodząc i się zastanawiają, czy ktoś cię, kurczę, zaraz nie dziabnie, nie zauważy, nie podpieprzy, nie przyjedzie policja i tak dalej. Duże kary są. Duże kary, nie opłaca się. Uda ci się 50 razy, a raz ci się nie uda i będziesz miał pozamiatane. Nie ma sensu, panowie. Naprawdę nie warto. No to ja mam tyle do powiedzenia. 25 minut filmu. Matko jedyna, kto to będzie oglądał? Na razie trzymajcie się. Zobaczymy, co na kopaniu i czy będzie kopanie. Hej, hej. Także Małgosiu filmuje. Nie wiem, czy mnie widać, czy nie. Hej. Widać, widać. Mam to, po co tutaj przyjechałem. Było w tym dołku. Tutaj pod rękawiczkami jeszcze ślad jest. Zresztą pigmentera nawet nie wyłączyłem. Ślad jest taki. Myśleliśmy, że to moneta. Małgoś. Myśleliśmy, że to moneta. Ale to okazało się, że nie jest moneta, bo ma uszko. I okazało się, że to jest medal. Widzicie orzeł? Nie. Małgoś złapał ostrość na orła. Za blisko nie możesz, bo nie złapie, nie wyostrzy. Jest polski orzeł. I po prostu o to chodzi. O to chodzi. Właśnie tak. Po to tu przyjechałem. Mam swojego orła. Jestem mega przeszczęśliwy, aż po prostu nie mogę uwierzyć. Po prostu nie mogę uwierzyć. Jestem w szoku. Jestem po prostu w szoku. Piękny, jest piękny. Jest po prostu piękny, bo jest polski, bo jest z koroną i jest mój. Tak! Jest! Oj, dzięki! Starczy. Już? Zatrzymałaś? Mówiłem, no i co? I mamy, kurczę, dołeczek następny. Już jeszcze jeden medalik wykopałem, już nie pokazywałem. Jest troszkę ciężkie warunki są kopania, więc tego. Ale tu jest tak, o, tak bardzo ładnie, bo jest grudka. O, tu już coś widać, a tu już bardziej widać. I już widzę, że będzie medalik znowu. Widziałem to po sygnale. Także oczywiście, o, bardzo ładnie, pięknie, pięknie. Same medale dzisiaj. Super. Wcale nie ma rudze. Wyjątkowo się bardzo cieszę. Orzeł widoczny. Proszę bardzo, z łóżkiem. Następny, trzeci. Trzeci dzisiaj. Jestem bardzo, bardzo mega przeszczęśliwy. Mogę wam tylko powiedzieć, że jestem na terenie. Oczywiście te orzełki polskie wychodzą w Anglii, ale tu była taka mała ojczyzna nasza. Tu był obóz Polaków, którzy trafili podczas II wojny światowej do Anglii, walczyli po stronie angielskiej, ich rodzin. I to jest właśnie obóz. No, jesteśmy na terenie tego obozu. I proszę bardzo, mamy następny medal. Piękny, z orzełkiem. Ja jestem przeszczęśliwy. Ja się czuję spełniony w tym momencie. Już nic się nie potrzeba więcej do szczęścia. Wykopię wszystkie, jakie będą tu możliwe do znalezienia. Super, super, super. Po prostu, no szkoda, że to jest taki materiał trochę kiepskawy, bo widzicie, że one się zachowały niby. No poleżałyby jeszcze z 50 lat, to by nic nie można było na nich odczytać, podejrzewam. Także ratujemy od zapomnienia ślady po polskich żołnierzach w Anglii. No i co? I oby tak dalej, tak? Mógłby się jeszcze jakiś trafić inny medal kompletnie, jakiś guziczek z polskim orzełkiem, jakiś krzyż zasługi Virtuti Militari albo coś w tym stylu. Marudzę jak zwykle, ale dobrze jest, jest dobrze, bardzo ładnie. Te medaliki na Argo biją na wysokości 70-72, stabilny sygnał, piękny zresztą. No przy takim dużym czymś obiekcie to nie ma co się dziwić. Cóż, jak wygląda zadowolony facet?
Zadowolony facet wygląda tak. W kapturze, bo zimno wieje mi po plecach, po karku. Jest dobrze. No co, mamy następny medal. Prawdopodobnie. No jasne. Proszę. Jest pięknie. 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 Cudownie go widać. Mamy to i mamy rewers. To samo, ten sam medal. Piękny sygnał, bardzo głęboko, bo na samym dołku, na samym końcu dołka było. Oj. No, czyli to jest głębokość Schmidt-Poitera 23-4 cm. Na samym dnie było dołka. Fajnie, fajnie, fajnie. No co, jedziemy dalej, tak? Dzisiaj tak mało nagrywam, bo mi się, szczerze mówiąc, kurczę, no jakoś tak nie mam weny do nagrywania, wybaczcie, no. Ale dołeczek taki niewielkiej płytko było. Mamy bardzo ładnego guziora brytyjskiego tym razem, ale piękny, bo niezmiażdżony i z łóżkiem. O, piękna sprawa, prawda? No. Guziczek jest sacy, pięknie bił, jest z łóżkiem, jak widać. Na załączonym obrazku. Łóżko co prawda lata, no ale jest. Także fajnie, fajnie, zaskakuje nas dzisiaj tutaj to pole. Ładne, piękne fanty wychodzą polskie, wychodzą, wyszedł brytyjski guzik, oczywiście wyszły jakieś tam half penny, penny i tak dalej, tego nie liczę, nie filmuję, bo to nie ma sensu. Małgosia już nam woreczek szykuje, brawo. Małgosia, wrócisz nam woreczek, proszę. Małgosia rzuca woreczek, takie rzeczy to my trzymamy w woreczkach, żeby się nie porysowały, nie zniszczyły. I wrzucamy, jak zwykle, do naszej malutkiej kieszonki. Tutaj, w którym już jest 5 medali polskich. W sumie w bardzo fajnym stanie. Małgosia była troszkę się zagrzać. Kawki wypiła w samochodzie. Przyniosła kluczyki z powrotem i przyniosła mi mój długi szpadel, bo coś mnie napadło. Dzisiaj powiedziałem, że pójdę z krótkim. No i powiem wam, że po 2 godzinach plecy mnie już bolą. I bolą mnie cały czas, pomimo że już mam teraz długi szpadel. Jednak długi szpadel jest nieoceniony. Polecam. Na wykopki w Anglii. W Polsce się używa krótkich z wiadomych względów, ale w Anglii polecam długi szpadel, pełnowymiarowy, może być nawet ciężki, możesz go za sobą wlec, wtedy nie ma problemu, plecy nie bolą, gwarantuję, super sprawa. Do następnego ciekawego fanta, no, jest dobrze, no, nie będę przecież narzekał, jest. Dzisiaj mamy dzisiaj bardzo ciekawe fanty. Hej. Hej. Dołeczek już zakopany, bardzo płyciutko było. Myślę, że Małgosia kopała oczywiście. Myślę, że to jest też pozostałość po naszych, dlatego że oni tu mieszkali tam powyżej. Tych baraków tam było sporo, już ich teraz nie ma. A tutaj pisze na tym, no to jest bacz z pieska albo z kota, raczej z pieska, bo taki duży. Jest napisane, że ja mieszkam w chatce numer 14. Także to myślę, że na 99,9% należało do pieska, który był Polaków. To był angielski piesek, mieszkający w Anglii, ale właścicieli miał Polaków. Tak sobie myślę. Fajna sprawa, bardzo ładna rzecz. Super, super, super. Coś tam nowego, tak? Super. No cóż, już po kopaniu. Tego może tak do końca nie widać, ale już powoli słońce zachodzi. Właśnie tam. Robi się coraz ciemniej. Jest godzina 4. Małe takie podsumowanie dzisiejszych wykopków. Strasznie mnie kręgosłup boli. To jest podstawowa jakby sprawa. Mam gość, prawda? Znaleźliśmy bardzo fajnego rasoroka, ale jest cały w błocie, więc nie będziemy pokazywać. Jak go oczyścimy, to go wrzucimy do filmiku. Czekaj, Małgoś, bo mi zasłaniasz. Dobra, no to już lecimy z tym. Co my tu mamy? Już będę pokazywał i mówił, co my mamy. Co my mamy? No cóż, mamy. Małgoś, weź, trzymaj, zostaw to. Spuść tą nogę sobie. Ejo. Hejo. Ja sobie pozbieram i pokażę, co mamy po kolei. Bo tego naprawdę troszkę się uzbierało. Zaczęło się tak sobie. Mamy bardzo fajną rzecz, bo mamy bardzo fajną starą żaróweczkę.
O, taka żaróweczka jest, widzicie? Widać, że to żarówka, ja ją jeszcze oczyszczę i sobie do gablotki wsadzę, bo mam bardzo grube szkło, ale takie dziwna jest. Może to plastik. Jest, może być z wojskowego samochodu. Albo może być z wojskowego plastik. Samochodu. Dowiemy się, czy jest coś, na pewno jest coś napisane na obudowie, ale tak się dopiero czyści. Znaleźliśmy bardzo fajną blaszkę od hotelu, z hostelu, od kluczy. Jest tu napisane na niej... coś tam jest napisane. Red coś, hostel. To tyle można zrozumieć. Litery są widoczne, będą bardziej widoczne, jak się umyję, oczyści. Mamy niezliczoną ilość moniaków, ale zanim do moniaków przejdziemy, mamy takie blaszki, które już, no, o których mówiliśmy, pokazywaliśmy je, a mamy ich tutaj w sumie, czekaj, niech pozbieram je wszystkie. Poczekaj, zbieramy. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich naszych fanów i wszystkie nasze fanki. Wróć. Wszystkie nasze fanki i wszystkich naszych fanów. Mamy takich blaszek. Małgoś, blaszki pokazujemy. Teraz już nie tatusia, tylko blaszki. Mamy takie blaszki. Off-mace. Pisze off-mace. Na drugiej stronie nie ma nic. Od kluszy to prawdopodobnie. Off-mace. Off-mace. Tak. Okay. Living hut number 3. Living hut number 14. And 15. Living hut 15. Ten, który się zepsuł. Tak, ten jest brołknięty niestety. Takie brołknięty? Blaszki... Naprawdę? No tak, spolszczyłem angielskie słówko. Nie można? Nie. Tak się nie da, tata. Wszystko się da. Dobra. Nie? Przechodzimy do moniaków. Mamy one penny razy 2, 4, 6, 8. 8 razy one penny. No, one są brudne, więc nie ma sensu. Tu coś się... One penny, wszystko Georgia. Pewnie, nie wiem. Nie interesuje mnie to za bardzo, bo to tylko one penny 1900 tam. No. Któryś. No ale tyle, żeśmy się nakopali w sensie, tak? Mamy jedno half penny, chyba ship. Nie wiem, ciężko widać na razie. Nie wiem, czy to ship, czy to nie jest ship. Ja myślę, że ship. I mamy jednego sixpensa. Bardzo, który jest mój? Którego, to jest, kurczę, to jest threepence, a nie sixpence. Zawsze mi się myli, to jest threepence. Flipens taki szesnastokątny, jak ja mówię na niego. Przestań to. Także tych blaszek i tego wszystkiego... Poczekaj, Małgoś, mamy tak... Ja zaraz pokażę, ile tego mamy. Objętościowo, ilościowo. O, tak. 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 I na końcu żaróweczka. O. O, tyle tego. Ała. Rozpadło się. Mam nadzieję, że zabrało. Tyle mamy tego. Widać? Tak. Spliżę, nie robię. Już nie zrobisz? Mamy guziczek, który pokazywaliśmy wcześniej, on z woreczku, już go nie będę wyciągał. Bo on może się jeszcze zaprzeć. I proszę Państwa, moi kochani, mamy 5 medalków. Pięć. Tak. Raz. Myjemy je. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pięć polskich medali. Z koroną, z orłą, z koronem. Z orłem w koronie. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, szczęśliwy. Będziemy je jakoś próbować doczyszczać ładnie w domciu już. Także co? Kopanie otwierające ten sezon możemy uznać za udane. Nie znaleźliśmy bardzo starych rzeczy, aczkolwiek przejeżdżając tutaj wiedziałem, że na bardzo stare rzeczy nie ma co liczyć, bo tu nie ma bardzo starych rzeczy. Tu są polskie orzełki. I w związku z tym właśnie, co znaleźliśmy, uważam to kopanie za bardzo udane, a równocześnie za bardzo udany rozpoczęty sezon. Chłodno jest, wieje, głodny jestem, zmęczony, boli mi kręgosłup.